Dzień dobry. Muszę się sprężać, bo mało światła, bo późno wystartowaliśmy. Jesteśmy w Bolimowskim Parku Krajobrazowym, czyli minął pewnie rok, jak byliśmy tu ostatnio z Markiem. Znaczy byliśmy w Bolimowskim Parku, byliśmy w Puszczy Bolimowskiej. A teraz jesteśmy w Bolimowskim Parku Krajobrazowym i jesteśmy na terenie gospodarki, eksperymentalnej gospodarki leśnej i terenie Zanocuj w lesie. I sytuacja wygląda tak. 24 września napisał do mnie Łukasz, że on by chciał po raz pierwszy w hamaku, na nockę, ale wiadomo, jak to jest samemu, coś tam, coś tam. A dzisiaj jest który? 28, proszę, jest Łukasz. Proszę bardzo, przywitaj się. Cześć. I zabraliśmy graty. Dobra, zaraz zabierzemy samochód, bo dopiero przyjechaliśmy, a już jest po 16, więc musimy gibać i obszarzyć sobie jakąś miejscówkę, gdzie się rozbijemy, bo drugi plan jest taki, że musimy zdetronizować Bonda. I przerzuciliśmy się na GoProsa. Jakby ktoś miał pytania, dlaczego Bolimowski? Skąd wybór na Bolimowski Park Krajobrazowy? To wam już pokazuję, proszę bardzo. Marek, pragnę ci powiedzieć, że po raz pierwszy chciałem założyć ten nakolannik, którym się podzieliliśmy po sztuce, ale mam za grube udo i się nie zmieścił, więc trzeba będzie coś wymyśleć. Taka historia. Przestało padać w ogóle. Padało, nie? Jak jechaliśmy dość mocno. Już się martwiliśmy, kurczę, że dojdziemy i będziemy tak zaszczani w ciul, nie? A nie, przestało padać. Czuć taką wilgoć w powietrzu, ale spoko. Mamy kurczę godzinkę do zachodu. To nie tak zbytnio dużo, ale się znajdzie zaraz jakieś miejsce. Ponieważ zawsze jak gdzieś wyjeżdżamy i tak raczej obozujemy stacjonarnie, to zawsze używamy ketla Marka. A ja ketla dostałem 2 lata temu i tak leżał nierozdziewiczony. Więc proszę bardzo, o. Będziemy rozdziewiczać ketla. Co prawda może być problem ze znalezieniem suchego opału, ale coś sobie wymyślimy. O Jezu, cały wieczór walka o ogień. Bo mokro, bo wszystko zgnojone i każde drewno, które leży, a sucherdaków nie ma wokoło nas, tylko z leżącego drewna, więc... Troszkę żeśmy się umęczyli, nie? No troszkę było ciężko. Ale wygraliśmy. Ale wygraliśmy. Więc Bondo, a w ogóle, bo tak. Zawsze jak gdzieś idziemy, sorry za ostrość, jeździ, no trudno. Zawsze jak gdzieś idziemy, to patelnię ma Marek, więc trzeba było zakupić patelnię. Więc co się teraz dzieje? No dzieje się wypalanie patelni. Bez skojarzeń. Mięsko sam mieliłeś? Mięsko jest mielone samemu. Łopatka wołowa z giczą. Bondo, możesz czuć się zagrożony. Troszeczkę szpiku wołowego. Znaczy co, kopyta i ten, i paznokcie? Nie, sam szpik zmielony. Dorzucony do mięska, żeby było bardziej soczyste.
Kibice, wszystko. Hamaku? Jakoś spoko. Zawsze... Nie jest zimno, nie? Nie, zimno nie jest. Nie pada. Nie, tylko z drzew już kapie, ale jest wilgoć w powietrzu, bo takie kropeleczki aż się unoszą w powietrzu, to trochę widać. I było słychać burzę. Gdzieś tam daleko. To nie burza, ktoś fajerwerki puszczał. Fajerwerki? No. No myślałem, że będzie gdzie burza tam? Nie, nie pada. Nie, padać nie pada. Była walka o ogień dzisiaj straszna, bo wszędzie drewno strasznie zgnojone, ale się udało. Także przebiteczki na pewno widzieliście, bo ale było dobre, o Jezu. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak będzie się spało dzisiaj, no. Pierwszy raz, ale polecam. Śpiworek masz? Śpiworek masz. Ale skąd masz? Co masz? Z jednego ze znanych marketów. Czyli z Decathlonu. Z drugiego, z Lidla. A, z Lidla. No jeszcze jestem ciekaw właśnie, jak się sprawują te śpiwory. Dzisiaj w nocy masz 5 stopni, to jeszcze bez takiego dramatu, nie? Zobaczymy. Masz kocyk jakby, tak, co? Mam w razie co kocyk, mam w razie co podusie. Ponieważ tak, nie miałeś własnego hamaka, nie? Nie miałem własnego hamaka. Więc śpi w moim outdoorze. Ja sobie pożyczyłem podpinkę w hamaku, a ty śpisz w outdoorze moim, także masz podpinkę taką solidną. Więc nie powinno być zimno. Skarpety na zmianę wziął, więc jakby najważniejsza sprawa. Pojedzone, więc energia też dostarczona. Wiesz, jaki był dobry ten sos. Słuchajcie, w ogóle tak, mięso zrobiłeś sam, tak? Sos zrobiłeś tak sam, nie? Zgadza się. Ależ było kurde fantastyczne. Bondo, musisz uważać, naprawdę. Naprawdę musisz uważać. Sos był ten. Sos był ręcznie, do tego była cebulka, pomidor, sałata, pikle. Pikle i boczek. A, i boczek i ser. Boczek i cheddar, tak? Czerwony Jezus cheddar. Maria. Polecam do burgerów. Moja wątroba już różne rzeczy w lesie widziała, ale nie wiem, czy to wytrzyma. Ale nie, ale naprawdę petarda. Na pewno będzie się dobrze spało. Jo. Musimy rano wstać, bo jeszcze jajecznica nas czeka. Szczeka na nas jajecznica. Jakby to nie brzmiało. Będziemy jedli jajecznicę rano. Tak, rano będzie jajecznica. Jak wykombinowałeś poduszkę, opowiadaj. Ogólnie patent powstał w trakcie pakowania. Sądziłem, że będzie mi bardzo zimno, więc sobie zwinąłem jeszcze dodatkowo polarek. No. Włożyłem go w poszewkę i jak się przyda do ogrzania, to będzie polarek, a jak nie, to będzie podusia. Będzie podusia, ale jest jakąś powłoczkę zapakowana. Jest powłoczka oryginalna, mamusina. Elegancko, muszę wam powiedzieć. Widzimy się rano na jajecznicy. O Jezu, dobra, na głowie Meksyk, ale trudno. Dzisiaj rano, nie, 7 rano, bo trzeba się szybko zbierać. Trochę się plany pogmatwały rodzinne, ale nie ma znaczenia. Proszę bardzo, pokazuję, żeby nie było, przeżył. Jestem. Łukasz twierdzi, że się wyspał. Od razu wam podpowiadam, po pierwsze, za mały czy za cienki ten śpiwór? Nie, za mały gabarytowo. Tak, to znaczy generalnie, jeżeli jesteście chłopami słusznego gabarytu, czyli jak lwia większość leśnych włóczęgów, to śpiwór z Lidla jest za mały, objętościowo. Więc był kocyk grany, ale ciepło generalnie. Ale generalnie było bardzo ciepło i było mega wygodnie. I niestety jest mega wilgotno też, więc wszystko jest... takie lepiące się, nie? Czyli po powrocie wszystko trzeba wywiesić, nie? Bo to śpiwór, hamaki tak naprawdę, bo patrzyłem przed chwilą, ja spałem w ursie, wczoraj nie mogłem sobie przypomnieć. Problem GoProsa, że się wyłącza przy pełnej baterii. Natomiast wszystko trzeba wywiesić, bo wszystko jest zawilgotniałe. Śpiwór, ale hamak, to już w ogóle nie ma mowy, nie? Wszystko, co było na wierzchu, jest zawilgotniałe, czyli podpinkę też muszę przesuszyć. Ja miałem wydrełkę, od Marka pożyczyłem, no bo ursa, wiadomo, nie ma podpinki. I też spoko. Na początku trochę zimno mi było w plecy, ale mam wrażenie, że ja miałem mokre plecy po prostu wczoraj, bo jest taka możliwość, że wiesz, jak siedzieliśmy tutaj, to gdzieś tam pokapało po plecach i miałem mokre plecy. W ogóle to taki dębaszek jest fajny, kurde, gdzie żeśmy się ten zatrzymali.
O, nie wiem, czemu ci go widać tak. Tam taki. Stoi taki samotny dębaszek duży na środku. Pokazuję. No przecież szlak mnie trafi z tym GoPro. Czwarty raz już. Ja myślę, że też przez temperaturę, że te GoProsy jakoś, wiesz co, mają problem z baterią i z tą pojemnością baterii przy temperaturze niskiej. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak tym ludzie w górach nagrywają, że oni jadą na przecież by mnie szlak trafił. Zjazd z życia i bym się GoPro po drodze wyłączył. No przecież, kurde, naprawdę. Dobra. Natomiast trochę na temat terenów Zanocuj w lesie w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Jest ślicznie, jest dużo pomieszanego drzewostanu, liściastego, iglastego i mamy kolorki fantastyczne. Jest w ogóle, no w ogóle jest kurde świetnie, gdyby nie trochę ta wilgoć. Natomiast tak, my jesteśmy mniej więcej centralnie w środku całego obszaru. To tak jakbyście spojrzeli na kwartały, to będzie tak w okolicach 73, 82 kwartału. Tak pi razy oko gdzieś tutaj się zatrzymaliśmy i muszę wam powiedzieć, że niestety, o tyle o ile wczoraj wieczorem była cisza, nie? Bardzo. No, było cichutko. To dzisiaj rano zaczęło być słychać autostradę. I słychać ją tutaj tak, że koniec świata. Jest jeden szum z tej autostrady, a my do autostrady mamy stąd jakieś 6 kilometrów. To tak trzeba mniej więcej by było liczyć. I druga sprawa, jeżeli chodzi o obszar leśny, Zanocuj w lesie, to te obszary, tak jak tutaj Bolimowski Park Krajobrazowy, on jest pocięty ścieżkami i drogami i dróżkami, po których też często poruszają się samochody. I niestety nie ma takiej możliwości, żeby wpakować się w środek lasu i mieć pewność, że nic się tutaj nie przypałęta, dlatego że w zasadzie co kwartał są ścieżki, te drogi też są tutaj dość gęste i nawet jak będziecie mieli wrażenie, że doszliście już w takie zadupie, że już tutaj nic nie trafi, to zapewne doszliście prawie do następnej ścieżki i zaraz stamtąd coś może nadjechać, więc śledźcie sobie na MBDL, tak, czy tej aplikacji, gdzie są obszary, gdzie są ścieżki, żeby tak w miarę cyrklować, żeby było między ścieżynkami. Ale to nie jest tak, że kurde w ogóle znajdziecie miejsce zupełnie wyłączone z jakichkolwiek ścieżek, nie? Także na to też trzeba zwrócić uwagę, że niestety, no byle się nie rozbić gdzieś na drodze, gdzie samochód w nocy was przejedzie, nie? No to jakby najważniejsze. Ale teren jest spoko. Jest jagodzisk, mnóstwo niestety, więc buty, jeżeli tam tak jak wczoraj było mokro, to buty i nagawki są mokre. To się nie da tego uniknąć. Natomiast jest bardzo dużo czystego lasu, zobaczcie. No przecież to kurczę, no tylko się wiesza. Znaczy, tylko znaleźć sobie miejsce na nocleg. Może nie tylko się wieszać, bo to nie dla każdego będzie brzmiało oczywiście, ale jest super. Nie namiętkło za bardzo? Te worki? Nie, worki są spoko. No spoko, bo moje kurde wisiały troszeczkę poza tarpem i trochę namiętkły. Więc tam jeszcze ja tarpa to zbiję na sam koniec, bo go przywieszę po prostu pod plecakiem, bo jest mokry cały. A twój ma worek, więc go się wpakuje do worka. Tarpiszcza. Co? Twój tarp był trochę. No to trochę, sporo jest krótszy. Dlatego no, niestety trzeba te, ale w ogóle to tak, będzie nocowanie w lesie, tak? To nie ostatni raz. Nie ostatni na pewno. Po powrocie trzeba zrobić zakupy. Czekam na prowizję. Robimy zakupy i lecimy dalej, także polecam wszystkim, naprawdę jest spoko super. Nocowanie, no. Nocowanie. Jeżeli boicie się nocować w hamakach, bo jesteście duzi, to jak macie więcej niż 1x przed Elką, to naprawdę nie ma problemu. Ja potwierdzam. Ja mam więcej niż 3x przed Elką. Też nocuję w hamaku. Nie, słuchajcie, teraz te hamaki, tak jak patrzyłem w tym tygodniu, bo tam też sobie może by coś zmienił na przyszły rok, może coś taniej, patrzyłem, to do 250 kilo, to gdzie mnie jeszcze mam zapasu? Kurde, tylko ciężko taki śpiwór znaleźć, żeby ten...
żeby się wpakować w niego, nie? No. Dobra, trzeba jakieś śniadanko szybko wyszpącić i ruszać niestety. Niestety. O, by śniadaneczko. Pokazuję. O, jajeczka w butelce. Cyk, cyk, cyk. Śniadanie mistrzów, byle do talerza zdążyć później. O, taki towarzysz na podróży to skarb. Ale wczorajsze hambeksy to jeszcze mi dzisiaj chodzi. Jeszcze czuję smak wczorajszych hamburgerów, nie? To był stos po prostu, o Jezu. I dobrze, kolejny zarażony będzie chodził do lasu. Na pewno. Trzeba trochę pozwiedzać nowych miejsc, bo rzeczywiście ostatnio, kurde, ciągle w te same miejsca się jeździ. Pik, pik. I spakowani. I ruszamy. Czekaj, bo tu się jakieś zachody słońca, wschody słońca. 8:11. Ja pierdzielę, godzina 11. Zwiniecie się, śniadanie i start. I jeszcze znaleźliśmy pogadać. Tak. Nie do pomyślenia w ogóle. W ogóle bardzo dużo jest śladów, takich szlaków zwierzyny. Tutaj w krajobrazowym. Zobaczcie. Szlaczek. Tam jest taki... Nie wiem, po czym to dziura jest, no ale jest wodą wypełniona i tu zwierzaki sobie na wodopój przychodzą. Elegancko. To mówisz, że będziesz otwierał tą konkurencję dla kuchni pasiora. Nie konkurencję, na pewno nie konkurencję. Ale przydałby się taki, wiesz. Jest w planach, jest zbudowana kuchnia. Taka zewnętrzna. No z cegły, widziałem zdjęcia, no. Tak. Elegancko. Jest plan, żeby tam kręcić jakieś fajne takie właśnie poradniki kuchenne. Z różnych stron świata kuchnie. No ale chyba też do tego dojdzie jakaś kuchnia biwakowa. No bo liznąłeś parę kuchni świata, nie? Parę się zdarzyło. No trochę po świecie popodróżowałeś. Trochę popodróżowałem, dużo pracowałem, bo jestem kucharzem w ogóle zawodu. Więc... I robisz wentylację. I teraz robię wentylację. Elegancko. Z tego powodu. Także mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, że się uda fajnie to wykreować. Także więcej informacji przez Przemka będę przekazywał. Okej, będziemy promować. Także tak, no to jest projekt, jest w trakcie realizacji. To będziesz miał mobilizację, żeby skończyć budować tą kuchnię. Teraz już na pewno. Bo wczoraj była taka gadka, że a do zimy to i nie skończę, nie wiecie, prokrastynacja, nie? To tak, także człowiek mnie zmotywował do szybszego działania. No i gitara. O. O, i to jest to, o czym mówiłem, nie, że... Bolimowski Park Krajobrazowy jest przecięty takimi drogami. O, zobaczcie. I tu normalnie popykają se samochody. Nie wiem, czy to są zakazy wjazdu, bo nie zwróciłem uwagi. Ale normalnie se tu pykają samochody. I niestety te kwartały lasu tutaj są podzielone takimi drogami. I ciężko jest się tak wyekspediować, żeby nie być widocznym. Ale zobaczcie, słońce wychodzi. Zobaczcie, ale będzie na filmie czad. Przez wilgoć słońce przegląda. Dobra, trochę po mickiewiczowsku było. Dobra, powiedz mi, bo gadaliśmy na temat tego, że wyobrażenie takiej pierwszej nocki w lesie to jest w ogóle wyobrażenie wyprawy survivalowej. O! Ogólnie... Okazało się survivalem? Nie okazało się survivalem. Jest zdecydowanie wykreowane przez własną głowę. Taka świadomość, jak to może być tam strasznie nieprzyjemnie i ile to potrzeba skillsów, żeby to zrobić. Powiem wam tak, wczoraj wieczorem się kładliśmy. Jeszcze przed snem gadaliśmy, bo to... Wiecie, jak człowiek kładzie się, podejrzewam, że pierwszy raz w lesie. Ja już trochę tego nie pamiętam, jak to było pierwszy raz. Znaczy pamiętam... sytuację całą, natomiast nie pamiętam tego takiego wrażenia dotyczącego dźwięków na przykład, jak się położycie, nie? No bo wiadomo, jak się nagle położycie, wyobraźnia działa, to las potrafi
strasznymi, strasznymi dźwiękami was straszyć. Ale ja już tak nie pamiętam, ale gadaliśmy wczoraj, że będzie problem z zaśnięciem, bo las będzie mnie straszył milionem dźwięków, nie? I położyliśmy się do hamaków i tak nie wiem, z 10 minut minęło, może 15. I pytam się już, leżąc w hamaku w śpiworku, czy nie jest zimno Łukaszowi. I słyszę tylko takie, nie? Mówię, aha, dobra, to mówię, dźwięki lasu go, wystraszyły go dźwięki lasu i poszedł spać z tego powodu, nie? Jedyne straszne dźwięki w lesie wydawały mi się. Nie, powiem ci szczerze, nie chrapiesz głośno, znam głośniejszych. Te kwartały. Tak. I takich dróżek, tutaj o, zobaczcie. O, i tak, tak jest cały ten park krajobrazowy, dosłownie takimi drogami pocięty. Więc naprawdę tutaj, ale czy samochodów dużo, przecież jeden samochód był tak naprawdę, bo on przejechał z jednej strony i on tam próbował przejechać gdzieś drugą stroną, ale tam już nie dał rady. No ale jest to pocięte. I właśnie to jest chyba jedyny mankament, bo zobaczcie, tutaj gdzie się nie rozejrzycie, proszę bardzo. Już żeś znalazł? O. Grzyby są. Jakby ktoś jechał na grzyby do lasu, to zapraszamy. Są. Dobra, ja nie jestem w stanie znaleźć grzybów w lesie. Naprawdę. Ja się potknął o grzyba, a on go nie zobaczył. Taka jakaś wada wzroku. Dobra, ale zobaczcie, no tak naprawdę, gdzie się nie rozejrzycie. Oczywiście są takie kwartały, które są zahaszczone. No i jagodziska są, nie? To jest problem, bo buty i nagawki mokre od razu, jak pogoda była wczoraj, ale kurde, las jest spoko. Ta mieszanina właśnie, te kolorki jesienne, zapraszamy was do Bolimowskiego. To taki jest trochę niedoceniony chyba park krajobrazowy, a on jest pod Warszawą. Z Warszawy godzinkę drogi żeśmy jechali, nie? Bo to podotrza tam mniej więcej na Skierniewice. To sobie wpiszecie. Bolimowski Park Krajobrazowy. Mówię, ewentualnie na MBDL-u sobie sprawdźcie obszar Zanocuj w lesie i jest naprawdę spoczko i naprawdę można by było, szkoda, że nie mamy więcej czasu, ale to się wszystko nadrobi. Pierwsza nocka, teraz będzie do uzupełnienia ten ekwipunek cały, majątek oczywiście, bo wiadomo jak to jest, jak się człowiek zarazi takim sposobem spędzania wolnego czasu. Hobby zawsze kosztuje. Kurde, jak się ci ciepło zrobiło, już mi się nie chciało bluzy zdejmować, ale tak gorąco się zrobiło, że koniec świata. Jesteśmy z powrotem na parkingu. Mogę wam pokazać. Bo tu jesteśmy na parkingu, w tym miejscu, a żeśmy nocowali tu mniej więcej między 83 a 87 kwartałem. Polecam. Bolimowski Park Krajobrazowy, naprawdę miejsce, w którym można wypocząć, a jeszcze dzisiaj aż żal wracać, bo wczoraj było brzydko i było wilgotno i było mokro, a dzisiaj jak na złość, proszę bardzo, słoneczko. Więc korzystajcie jeszcze z jesieni, bo są piękne kolory i dopóki nie będzie przymrozek i te wszystkie liście nie spadną na ziemię, to w Bolimowskim jest przepięknie. Więc może jeszcze będzie okazja się tu spotkać. Do zobaczenia.